Witamy Państwa w piątkowe późne popołudnie. Witamy i zapraszamy na przegląd weekendowych wydarzeń sportowych w naszym mieście. Za nieco ponad 2 godziny sportowy weekend rozpoczną szczypiorniści KPR-u Gwardia Opole, którzy mierzyć się będą z Górnikiem Zabrze. A w Opolu wszyscy wyczekujemy powrotu do gry kontuzjowanego Macieja Zarzyckiego. Mam nadzieję, że w tym meczu zagram na 100% swoich możliwości. Walkę o ekstraklasę rozpoczęły nasze siatkarki. Są już po pierwszym wygranym meczu w Jarosławiu. Teraz czas na kolejny krok. To jest dopiero początek naszej walki. No, było wesoło, ale już jesteśmy skoncentrowane na sobotnim meczu. Będzie też oczywiście o dużym i małym futbolu. W Opolu rusza Opolska Liga Ornika. W tym sezonie wystartuje 40 drużyn podzielonych na 4 ligi. Chcą przełamać serię porażek. Naprzeciwko nich trudny rywal, ale jak nie teraz, to kiedy? Superligowa Gwardia mierzyć się będzie od 20:15 z Górnikiem Zabrze, a do gry po kilku tygodniach przerwy z powodu kontuzji stawu skokowego ma wrócić jeden z liderów opolskiego zespołu, Maciej Zarzycki. Jestem właśnie po wizycie w Poznaniu w Rehasporcie. Tam dostałem zielone światło od lekarza. Już od 2 dni trenuję z chłopakami na pół, jeszcze z ćwiczeniami i z Bartkiem, naszym fizjoterapeutą. Mam nadzieję, że w tym meczu zagram na 100% swoich możliwości. Zobaczymy, czy mi się to uda, bo jeszcze lekko doskwiera mi ta kostka, ale jestem dobrej myśli. Pytanie o receptę na Górnik z kolei, bo po tych porażkach pewnie też mieliście sobie sporo do powiedzenia, zwłaszcza po tym meczu w Szczecinie. No, po każdym meczu, tym przegranym, padały też mocne słowa i w przerwie, i po meczu. Na pewno receptą na Górnik będzie skoncentrowanie przez 60 minut i bardzo mocna gra w obronie. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Górnik zdobywał łatwe bramki, czy żebyśmy tracili w ataku proste piłki i Górnik nas kontrował. Górnik jest bardzo mocny właśnie w kontrze, ma bardzo szybkich skrzydłowych i każdy nasz błąd będzie się kończył szybką bramką dla nich. Dzisiejszy pojedynek w Wstegu Arenie, a kolejne spotkanie gangu Kuptela 8 maja w Tarnowie. A w środę do ostatniego etapu rywalizacji o ekstraklasę przystąpiły siatkarki Unii Opole. Po trudnym pierwszym pojedynku fazy półfinałowej podopieczne Nicoli Vettoriego pokonały w Jarosławiu tamtejszy Sanpajda 3-2 w sobotę spotkanie numer 2 w Opolu. A rozgrywająca Gabriela Makarowska nie ukrywa, że do Opola wracał z Jarosławia wesoły autobus. Po wygranym meczu to na pewno wesoło. No jednak też musimy myśleć o następnym, bo to jest dopiero początek naszej walki. No, było wesoło, ale już jesteśmy skoncentrowane na sobotnim meczu. Raz wysokie prowadzenie, raz wysoko przegrywałyście, ale ostatecznie to zwycięstwo niezwykle cenne wyjazdowe, choć trzeba było walczyć do samego końca. Na pewno na początku wkradło się dużo emocji. No, na pewno też Jarosław się postawił nam. Też ciężko było się nam jakby zaklimatyzować w tej ciężkiej hali, jak wiemy wszyscy. No ale jakby jesteśmy walczakami, więc jakby to zadecydowało o tym, że wygrałyśmy ten mecz. Czy uwierzyłyście w to właśnie w tym czwartym secie, bo ten tiebreak już można było powiedzieć przeszedł tak po waszej myśli? Już jesteśmy po wielu tiebreakach, meczach z tiebreakami i dlatego jesteśmy też pewne siebie w tych tiebreakach i wiemy, że jakby to od nas zależy. Jakby to, czy wygramy, czy przegramy, dlatego też myślę, że spokojnie podeszłyśmy do tego i no i wygrałyśmy. Ten mecz sobotni to będzie inne spotkanie niż ten mecz wyjazdowy? Gramy u siebie, więc myślę, że dużo łatwiej będzie nam się odnaleźć od początku całego meczu. Jak to się mówi, jak rozegrasz, od ciebie to będzie zależało, tak będą kończyć koleżanki. Więc gdzie będzie siła tych waszych umiejętności, na co się nastawiacie, jaka to będzie taktyka na to spotkanie sobotnie? Taktyka to jest przede wszystkim spokój i pewność siebie, koncentracja i myślę, że już to nie umiejętności, a przede wszystkim głowa i właśnie ta pewność siebie jakby zadecyduje o wyniku. Unii podejmie drużynę z Jarosławia w sobotę o godzinie 16 w Stogu Arenie. Jeżeli Opolanki wygrają, to zakończą rywalizację w tej fazie, ponieważ gra się na tym etapie do 2 zwycięstw. Gdyby spotkanie przegrały, mamy nadzieję oczywiście, że nie, to decydujący o awansie mecz finałowy odbędzie się w niedzielę o godzinie 16. A druga część naszego programu upłynie pod znakiem futbolu w różnych jego odmianach, a zaczynamy od Zielonej Murawy. W pierwszej lidze piłki nożnej Odra Opole jedzie do Radomiaka Radom. Po wygranej w Opolu nad Koroną Kielce Opolanie będą chcieli przedłużyć swoją serię meczów bez porażki do 7. Zadanie trudne, ale oczywiście wykonalne, a mecz w sobotę o godzinie 19. W czwartej lidze po remisie w Kędzierzynie Koźlu jednocześnie czwartym meczu bez porażki na własnym boisku zagrają rezerwy Odra Opole. Drużyna trenerów Adama Berbelickiego, Bartłomieja Semika oraz Mateusza Bębasa podejmie Polonię Głubczyce spotkanie w Centrum Sportu w niedzielę o godzinie 18.
A w Ekstraklasie Futsalu trwa wyjazdowa miniseria Dremanu Futsal Opole Komprachcice. Po czwartkowej wygranej w Wielczu-Laskowicach 4-3 nad Orłem nasz zespół czeka arcytrudny pojedynek w Chojnicach. Mierzyć się będą bowiem sąsiedzi z tabeli. Czerwone Diabły będą faworytem. A gdzie recepty na zamknięcie bram piekielnych będą szukać nasi piłkarze? Przede wszystkim dobra gra w defensywie. My też mamy swoje atuty i myślę, że będziemy chcieli je wykorzystać na pewno w tym meczu. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Teraz mamy taki mały maraton w czwartek w Wielczu z Orłem, w niedzielę z Chojnicami. Dużo czasu nie zostało. Mamy raptem 2-3 jednostki treningowe w tym tygodniu. Musimy poprawić pewne rzeczy w obronie i szukać punktów, gdzie będzie bardzo trudno. A Chojnice u nich tam się bardzo ciężko gra. No, musimy zdobyć 6 punktów, tak się wydaje, żeby się utrzymać. Dreman jest w tabeli 11, Red Devils 12. Oba teamy mają po 31 punktów. Wygrana którejś z drużyn powinna jej zapewnić utrzymanie w Ekstraklasie. No, trzymamy kciuki, oby to był nasz zespół, a spotkanie w niedzielę o godzinie 18. A na koniec przenosimy się na sztuczne nawierzchnie orlikowych boisk. Chciałoby się powiedzieć hurra, w końcu udało się. Rusza bowiem 16. edycja amatorskiej Opolskiej Ligi Orlika. Ze względu na pandemię i obostrzenia termin rozgrywek był kilkukrotnie przesuwany. Cieszy nas to bardzo, ponieważ już ponad miesiąc czekaliśmy ze wznowieniem, ze startem rozgrywek. Ten weekend jest ostatecznym terminem, gdzie mieliśmy wystartować. Całe szczęście udało się. W tym sezonie wystartuje 40 drużyn podzielonych na 4 ligi. No, liga jest przeznaczona oczywiście dla amatorów, może grać tylko 3 zawodników, którzy na co dzień grają również w klubach B-klasowych. Reszta to są amatorzy, czyli można powiedzieć, że co weekend ponad 600 zawodników amatorów będzie rywalizować na 3 opolskich orlikach. Tam, gdzie zaczyna się rywalizacja, tam kończy się zabawa, dlatego tutaj też niektóre drużyny podchodzą, tutaj niby się bawią, ale jednak ta rywalizacja dominuje. Co do rozgrywek samych, 4 ligi będą po 10 drużyn. Ze względu na to, żebyśmy zdążyli przed wakacjami, nie będzie w tym sezonie meczów barażowych, czyli bezpośrednio będą do ligi wyżej awansować 3 drużyny i tak samo będą spadać od razu 3 drużyny. Gramy tradycyjnym systemem, czyli każdy z każdym, jako że jest 10 drużyn, czyli 9 kolejek do rozgrywania meczów. Piłkarze amatorzy grać będą na boiskach przy ulicy Bielskiej, Czaplaka oraz Krzanowickiej. A my przypomnijmy zatem jeszcze kalendarz sportowych wydarzeń. Już niebawem do boju ruszy Opolska Gwardia. Jutro czekamy na występ siatkarek. Piłkarze opolskiej Odry jadą do Radomia na mecz z tamtejszym Radomiakiem. Rezerwy naszego klubu mierzyć się będą z kolei w niedzielę z głubczycką Polonią. A przez 2 dni oglądać będziemy piłkarzy amatorów na orlikach. I to wszystko w dzisiejszym programie. Bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie. Nie cotygodniowe, ale oczywiście zachęcamy do tego, żeby byli Państwo z nami i śledzili to, co dzieje się i na naszych stronach internetowych, i w mediach społecznościowych. Bo tam nie zabraknie właśnie relacji ze sportowych wydarzeń weekendu. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia. I do usłyszenia za tydzień.